Witam kochani, witam serdecznie do czytania z kart anielskich na czas od 5 do 11 lipca 2020. Ci, którzy są w Stanach Zjednoczonych, Happy 4th of July, no bo tu będziemy świętować już w piątek, sobotę, niedzielę, a niektórzy jeszcze i w poniedziałek, ci, którzy nie pójdą do pracy. Wielkie święto, czas się spotkać, czas się radować życiem, jest cudna pogoda, wspaniałe lato, czego życzę Wam, kochani, z całego serca, żeby się właśnie rodziną, w parach, z dziećmi, z czworonogami, ze znajomymi, przyjaciółmi cieszyć życiem i świętować niepodległość Stanów Zjednoczonych. A co dla nas wszystkich? No poprosiłam, to jest wstęp, jak wiecie, to czytanie jest do wykupienia na mojej stronie internetowej i na Patronie poziom 11.11 co tydzień. To jest wstęp. Zapytałam, co dla nas absolutnie wszystkich? Jaka tu jest energia? Jaką pomoc otrzymamy od naszych kochanych aniołów? Pierwsza, którą widzicie, to jest as, początek i ogień. To jest tak, jak Mars mamy w ogniu, okay? Potem w pewnym momencie także i Księżyc przejdzie w znak barana 11 lipca, a więc kiedy mamy piąty jako pełnię Księżyca i zaćmienie Księżyca w Koziorożcu, mamy tutaj do czynienia z odsłonięciem czegoś, z nagłym zrozumieniem czegoś. Bum, jest. Co ja teraz z tym zrobię? Okay? Ja w ogóle widzę ten tydzień jako bardzo ciekawy, pomyślny, bo w ogóle to przy tych układach planetarnych, szczególnie tu w niedzielę, mówimy o błogosławieństwu i szczęścia. Naprawdę jest cudowna energia, o tym będę mówić dokładniej na każdy dzień tygodnia, ale wierzcie mi, świętować, cieszyć się życiem w tę niedzielę piątego. Może być coś oczywiście dane, bo może pojawić się gdzieś jakiś moment depresji, niezadowolenia, nawet poszukiwania czegoś zastępczego, może pojawić się konflikt, może złość w związkach czy w rodzinach, zniechęcenie, samotność i tak dalej. Ale to tam, gdzie nie zrobiliśmy do tej pory jeszcze tego, co powinniśmy. Może też właśnie przynieść, że teraz nagle staje się jasne, od czego odejść, czym skończyć, a co zacząć. No bo akurat tutaj ta wiadomość to jest, widzicie te wszystkie motylki. Wszystko się zmienia. Ma to drzewko, początek czegoś. Przestać się bać. Iść czy wstąpić na drogę szczęścia, spełniania swoich marzeń. Niektórzy mogą otrzymać propozycje pracy, kariery. Nagle mają aha moment, jaki biznes chcą otworzyć. Coś staje się jasne. I zmiany oczywiście na horyzoncie. Nowe początki, zmiana kariery, może też być ktoś, kto zdaje sobie nagle sprawę, że jest w ciąży i mówi, jestem w ciąży, nowina. Mogą też być jakieś promocje, coś naprawdę ciekawego, ale cokolwiek odczuwamy teraz, ta wiadomość mówi, że ta boska miłość przedstawia nam nowe plany, które będą owocne i będzie z tego dużo szczęścia i błogosławieństwa. Także to jest naprawdę cudowna wiadomość. To może być super nowina. Wiadomość. Więc absolutnie nie ma tu mowy o żadnym strachu. Tylko idziemy do przodu. Pamiętajcie, idziemy do przodu, patrzymy w górę. To jest motyw tego zaćmienia Księżyca. Druga wiadomość
No, wiąże się z tą, może ja tutaj tę postawię tutaj, żeby ciągle było widać. To jest z kart romantycznych, anielskich. I ta wiadomość mówi: uwolnij się. Ten jednorożec, który tam siedzi, czuje się w pułapce. No jak jednorożec, słuchajcie, może czuć się w pułapce? To jest dopiero ciekawe, co? A jednak może. Ponieważ jak to się może odnosić do nas? W ogóle ta wiadomość mówi: czas się uwolnić. Jest czas przejąć kontrolę nad swoim życiem. A więc co może to oznaczać? Może czujesz się w pułapce, może czujesz się w sytuacji bez wyjścia, może szukasz tego wyjścia. Jak to ja mówię, zawsze siedzisz w ścianie albo pod ścianą i nie wiadomo, co dalej zrobić. Może oddałeś kontrolę nad sobą, swoim życiem komuś innemu. To ten ktoś rządzi, a ty się tylko podporządkowujesz. To ten ktoś dyktuje warunki, to ten ktoś przedstawia, co jest dla niego, dla niej dobre. Wcale to nie jest dobre dla ciebie. Może tak samo być w karierze, pracy czy biznesie. To już nie jesteś ty. Ty już sama czujesz się popychadłem, ale dajesz się być może popychać dobrowolnie. Jeżeli nie wiesz, co to jest, możesz siebie zapytać. Co powoduje, że ja czuję się w niewoli? Albo co się dzieje w moim życiu, że ja nie odczuwam pełnej wolności i niezależności? Odpowiedź do ciebie przyjdzie. Dlaczego jest w kartach anielskich? Ponieważ naprawdę przywołuje tutaj ta wiadomość. Jest czas na wspaniałą miłość, jest czas na poczucie wolności i niezależności. Czy robisz to, co kochasz? Czy jesteś w otoczeniu, sytuacji, gdzie czujesz się swobodnie, nieskrępowana, nieuwięziony? Bo czas na to, żeby zaznać pasji. Ale żeby zaznać tego i wiedzieć, co jest twoją pasją, to musisz poczuć emocje. Musisz odczuwać coś głęboko. Niektórzy tu słyszą, że stali się już tacy właśnie zimni, obojętni, właśnie może w depresji, nie mają żadnych emocji, więc nic dziwnego, że są niezadowoleni. Ale czas poprosić anioły, pokażcie, pomóżcie. I z góry dziękuję. Także, jeśli postanowisz, będzie twoją czystą intencją: ja przejmuję kontrolę nad swoim życiem. I teraz przypatrujesz się, bo będzie ci pokazane, szczególnie właśnie w ten tydzień tego zaćmienia. Nagle stanie się jasne. Jeśli zechcesz się dowiedzieć, dowiesz się, poznasz i powiesz: o, to dlatego ja się czuję tak, jak się czuję. To dlatego ja nie mogę ruszyć do przodu. To dlatego ja nie wiem, co ja robię. I teraz może być dużo różnych spraw z tym związanych. To oczywiście każdy z was może to odczuwać inaczej, w różnym stopniu i w innej sferze swego życia. Ale czas się uwolnić i wreszcie trzecia, tak jak trzecie zaćmienie, tak i tu trójka. No i co to mówi? Ty masz dostęp do intuicji, do swoich aniołów, doradców duchowych, ale przede wszystkim, zobaczcie, aż tu zrobię bliżej, do swojego serca. Co twoje serce czuje? Czy czujesz się szczęśliwa? Czy czujesz się spełniony? No jeśli nie, to coś trzeba z tym zrobić. Bo tu jest moc. Tu jest moc na zaczęcie, tu jest moc na spełnienie i obserwować sny, znaki, symbole. Ja zawsze na to tak bardzo uczulam.
co Twoja wyższa świadomość Ci podpowiada. Jako na przykład dusza przyszłaś, przyszedłeś z tym powiązaniem ze swoim domem, z którego przyszliśmy i do którego wrócimy, ten 12 wymiar. Więc jeżeli poprosisz o pomoc, to ją otrzymasz. No wyraźnie jest powiedziane, już słuchajcie, nie można wyraźnie. Poprosisz, otrzymasz, zrozumiesz, będziesz mieć ten aha moment, nagle stanie się jasne i oczywiste i będziesz wiedzieć, co robić dalej. Ale coś trzeba będzie zostawić za sobą, po to, żeby coś nowego się zaczęło. Zamknąć stare drzwi, żeby nowe się otworzyły. Kochani, życzę absolutnie wspaniałego tygodnia i jeśli chcecie wiedzieć na każdy dzień, co mówią anioły, astrologia i numerologia, zapraszam po prywatne czytanie. Buziaczki i pa, pa.